Cześć Bartek, jak się czujesz chwilę po opuszczeniu Wyspy Miłości? Miotają troszkę mną emocje, tak naprawdę troszkę negatywne, bo nie, że negatywne, tylko smutek troszkę we mnie się tli, bo troszkę myślałem, że inaczej się to potoczy, że znajdę tutaj miłość. Niestety tak się nie udało, ale z innej strony cieszę się, że już mogę wrócić do rodziny, bo tak naprawdę troszkę już zacząłem tęsknić za nimi i cieszę się, że może ten moment dla mnie jest odpowiedni, żeby wrócić do domu. A czego ty nowego dowiedziałeś się o sobie na Wyspie Miłości? Bo to takie przeżycie ekstremalne, które może nam dużo pokazać. O sobie? Tak naprawdę troszkę poczułem, że potrzebuję troszkę więcej czasu dla siebie, że potrzebuję czasu spędzić ze sobą. Że troszkę odosobnieniu, że w ciszy, że naprawdę potrzebuję więcej czasu niż inni, więc troszkę pokazała mi ta sytuacja, że potrzebuję więcej czasu dla siebie, żeby pobyć z sobą i swoimi myślami. Teraz powiem ci coś bardzo miłego i zadam ci bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy wiesz, ale jesteś ulubieńcem widzów. Jak myślisz, dlaczego? Dlaczego tak bardzo cię polubili? Z czego to może wynikać? Nie wiem czemu. Może po prostu, że jestem sobą, jestem skromny. Nie wiem, tak sobie próbuję wytłumaczyć. No nie wiem. No nie mam pojęcia. No właśnie ciężko mi to... Tak, widzowie też to tak argumentowali, że jesteś skromny, że jesteś porządny facet. I dlatego masz tak dużo, dużo fanów. To może panek. Dzisiaj tyle słów właśnie takich miłych usłyszałem, że właśnie jestem w szoku, że taki odbiór jest w mnie, więc fajnie to słyszeć. Bartek, to jeszcze wszystko przed tobą. Ty za niedługo dostaniesz telefon i wtedy oszalejesz, bo w internecie jest bardzo dużo miłych słów o tobie, ale chodźmy do programu. Chwilę przed twoją eliminacją Lori wysłała ci wiadomość, zerwała z tobą. Jak ty sobie wyobrażałeś swoją dalszą przyszłość na wyspie, jak jeszcze nie wiedziałeś, że odpadasz? Tak naprawdę jak dostałem tą wiadomość, to szczerze pogodziłem się z... Tak naprawdę, że nie wiem, to chyba jest czas dla mnie, że muszę opuścić ten program, bo nie widziałem tutaj na Kasia Mor dziewczyny dla mnie, więc jakbym miał wybierać którąś dziewczyn w Kasia Mor, to nie wybrałbym żadnej, szczerze. Więc już chyba z tyłu głowy wiedziałem, że to jest czas dla mnie, że muszę opuścić program. Czyli jak odpadłeś, to trochę z ulgą. Szczerze, Karolina wchodząc do willi, właśnie do Kasia Mor, wchodziła, to już czułem, że, no, że odpadam. I tak jak powiedziałeś, chyba ulgę, bo nie wiedziałem, kogo bym wybrał. Kasia Mor tak naprawdę nie było dziewczyny dla mnie, więc nie chciałem na siłę zostawać w programie tylko po to, żeby przetrwać. Więc raczej bym tak czy siak odszedł z programu. Widzowie byli bardzo zaskoczeni twoją reakcją na wiadomość, bo ty nie wykazałeś żadnych emocji. Twoja twarz to był poker face. Dlaczego? Czym to było spowodowane? Często mam tak, że negatywne emocje tłumię w sobie i może nie pokazuję tego od razu, ale uwierz mi, że no, miałem taki mindfuck w głowie, że nie wiedziałem, co w ogóle... co tu się dzieje, co mam zrobić. I tak naprawdę może nie pokazywałem tego, ale w środku miałem tak byłem zmieszany, że po prostu byłem w szoku, że dostałem taką wiadomość, a z tymi uczuciami, czy właśnie nie wiedziałem, jak sobie poradzić, to więc zamknąłem je w sobie. A jak ci inni wyspiarze wpłynęli na ciebie? Czy to dla ciebie było kojące, uspokajające, czy jednak wolałeś wtedy zostać sam? No bo oni chcieli bardzo na siłę cię pocieszyć. I jak ty to odbierałeś? Wiadomo. Ich zainteresowanie, ich pomoc naprawdę mi ulgę przyniosła ulgę, ale tak naprawdę później chciałem spędzić czas z sobą i wszystko przemyśleć, ale nawet nie miałem tej okazji, bo tak naprawdę chwilę potem już Karolina wchodziła do programu i do willi. Bartek, słuchaj, mieliśmy jakąś przerwę techniczną, więc zadam ci jeszcze raz to pytanie. Jak reagowałeś na wsparcie innych wyspiarzy? Czy ono przynosiło ci ulgę, czy cię denerwowało? Bo ludzie są różni, niektórzy chcą zostać ze swoim problemem sami. A jak to u ciebie było? Na pierwszy rzut tak naprawdę przyniosło mi ulgę, wsparcie właśnie tych chłopaków. Dużo mi
podpowiedzieli, tak naprawdę dużo mi mówili, ale i tak naprawdę potrzebowałem czasu dla siebie, więc fajnie, że pogadali, troszkę mnie podnieśli na duchu, ale miałem z tyłu głowy, że po prostu chciałbym być teraz sam i przemyśleć sobie to na spokojnie, tą całą sytuację. A co ty sądzisz o zachowaniu Lori w ogóle, o tej wiadomości? Jak ty ją odbierasz? Odbieram ją tak, że po prostu Lori zrozumiała, że nie pasujemy do siebie i chciała prędzej już zakończyć naszą relację w ten sposób, niż ograniczać mnie, bo chyba domyślała się, że jestem bardzo przywiązanym do niej mężczyzną i jestem, jakby to powiedzieć, w relacjach stały. Więc wiedziała, że po prostu zamknę się tutaj na inne dziewczyny, a ona wiedziała, że nie chce ze mną rozwijać relacji, więc dała mi wolną rękę, więc chyba dobrze z jej strony, chociaż szkoda, że nie mieliśmy możliwości porozmawiania w cztery oczy. A co byś jej powiedział? Po prostu porozmawialibyśmy, bo to inaczej się odbiera, jak ktoś ci napisze wiadomość, a inaczej jak z kimś porozmawiasz, więc szkoda, że w ten sposób mi to przekazała, ale szczerze, z jednej strony dobrze, że tak się stało, bo wolałbym wiedzieć... A raczej byś ją przekonywał do tego, że się zmienisz, czy byś powiedział jej, że spoko, okej, zostańmy przyjaciółmi? Wcześniej rozmawialiśmy na ten temat, że no jestem po prostu sobą i ciężko było mi się zmienić, więc rozmawialiśmy na ten temat, że nie wiem, albo zaakceptuje mnie takim, jakim jestem, albo po prostu nie ma co ciągnąć tej relacji dłużej, bo szkoda tracić czasu i chyba Lori zrozumiała, że nie pasujemy po prostu do siebie i chciała to zakończyć w ten sposób i nie ograniczać mnie w kasie, amor, więc chyba... Nie wiem, nie odbieram to źle, bo tak naprawdę dalej ją lubię. Szkoda, że nam nie wyszło, ale no, życie. Lori mówiła dziewczynom, że przy tobie gasła. Zauważałeś to, że gasła przy tobie, a promieniała przy innych? Nie czuję, że przy mnie. Ogólnie mam wrażenie, że Lori nie pokazała prawdziwej siebie, bo widać, że jej w niej jest dusza takiej imprezowiczki, która lubi być głośna, a nie pokazała tego w ogóle w willi, więc nie, że przy mnie, tylko mi się wydaje, że w programie gasła. A czy przeze mnie? No nie wiem, jak można kogoś zgasić. Ja jej nie ograniczałem w żaden sposób, więc nie czuję, żebym ją w jakiś sposób gasił, więc troszkę mnie dziwi te słowa. Może po prostu nie wiedziała, co powiedzieć, że tego nie czuła, więc tak uargumentowała to. To już tak kończąc ten temat, co sądzisz o tym, że ona też często zwracała się o poradę do dziewczyn i jak ty jeszcze byłeś w willi, to o swoich wątpliwościach bardzo często rozmawiała z dziewczynami i to one były powierniczkami jej tajemnic, o których ty nawet mogłeś jeszcze nie wiedzieć. No, na pewno nie wiedziałem o tym, ale domyślałem się, bo nawet poprzez tą grę, nie wiem, Laura troszkę tak jakby się wyżyła na mnie z tymi ciastami, więc troszkę na samym początku mówiłem Lori, żebyśmy z sobą rozmawiali, jak nam coś nie pasuje, czegoś nie chcemy. Najgorsze jest to chyba radzenie się kogoś. Wiadomo, można się kogoś poradzić, ale no, na końcu i tak to była decyzja Lori. Ktoś mógł jej doradzić, ale ona wiedziała chyba, co czuje, i więc albo czegoś nie czuje, więc szkoda, że nie rozmawiała o tym ze mną, ale no cóż, podjęła decyzję, z którą ona była zgodna, a nie, że jej koleżanki kazały, więc ona to czuła, a nie ktoś jej podpowiedział. Ty jeszcze nie miałeś dostępu do internetu, już się ode mnie i od Karoliny Gilon dowiedziałeś, że jesteś bardzo lubiany, a Lori po zerwaniu z tobą zaczęła być krytykowana przez ludzi. Czy chciałbyś powiedzieć coś do ludzi w obronie Lori? Bo oni twierdzą, że zrobiła bardzo źle i to ona powinna opuścić willę, a nie ty, że tam hejt trochę się w jej stronę posypał po tym zerwaniu. Że ludziom to się nie spodobało. Nie, no właśnie troszkę się dziwię, że źle to odebrali. Po prostu nie pasowaliśmy do siebie, więc trochę to dziwne, że ludzie ją krytykują, więc nie wiem, czy mam jakiś wpływ, żeby przestali to robić. Masz, ale... słuchaj, ty masz taką moc, możesz zaapelować tutaj do nie, widzów. No, tak naprawdę nie mam żadnej pretensji do Lori, po prostu
nie pasowaliśmy do siebie. Szkoda, że w ten sposób to było zakończone, ale nie mieliśmy możliwości w inny. To znaczy ona nie miała inny sposób to zakończyć, więc nie każdy musi pasować do siebie. Jedynie troszkę też jestem teraz w szoku, że zamiast rozmawiać o tym, co czuję, to rozmawiała z kimś za moimi plecami, to troszkę dziwne, ale no cóż, to jest, każdy się może mylić, każdy popełnia błędy, więc nie ma co grillować dziewczyny, tylko tak naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Nie hejtujcie. To chodźmy do innych par. Dość mocną parą jest Armin i Laura. Co sądzisz o nich i w ogóle jak oceniasz ich szanse na przetrwanie? Tak naprawdę widać, że oni w tym programie, w Willi, oni są najbardziej z życia, są najwięcej rozmawiają, super spędzają sobą czas, więc są najmocniejszą i czy po programie mają szansę, to nie wiadomo, bo tutaj mamy takie warunki, że nic nas nie rozprasza. A co może być w życiu poza programem, to nikt nie wie. Tak naprawdę sam nie wiem, jak teraz wrócę, jak to się będzie żyło, jak człowiek będzie funkcjonował, więc ich w przypadku to też będzie bardzo trudne, jeśli wyjdą razem po programie, ale oboje pasują do siebie, ale no nie wiem, ciekawy jestem, co przyniesie czas tak naprawdę. Czyli na ten moment Willi są fajną parą. Jakbyśmy mieli oceniać to, co się dzieje w Willi. Też nowa para powstała, taka jeszcze nieoficjalna. Adam i Sophie. Czy miałeś okazję im się przyjrzeć? Tak, no tak naprawdę było widać od początku, że Adam jest zafascynowany Sophie. Sophie miałem czas poznać. Wydaje się super osobą, chociaż tak naprawdę w kasie nie mieliśmy ogólnie niby mieliśmy dużo czasu, ale tak naprawdę nie mieliśmy czasu się poznawać, ale czy pasują do siebie? Mi się wydaje, że troszkę zbyt duża różnica wieku i Adam oczekuje czegoś więcej innego od życia niż Sophia, więc raczej wątpię, że to może przetrwać na dłużej. Okej, czyli jeżeli miałbyś od... No. Mogę się fajnie tutaj bawić w Willi, ale poza programem raczej nie widzę dla nich przyszłości. Czyli szybciej Armin i Laura. Jakbym miał wymieniać to poza programem, żeby mieć przyszłość, to jedynie Bartek z Jacqueline, jedynie. O, tak. To w ogóle trzecia opcja, okej, okay, no to, to jest dobre. Czego ci życzyć? Tak naprawdę, nie wiem, zdrowia. Zdrowia. Wiesz, jak to jest zdrowie, to potem wszystko może i wiesz, jak to jest. Jak zdrowia nie ma, to nic nie może, więc chciałbym być zdrowy i tak naprawdę spełniać swoje, wiesz, marzenia tak naprawdę, czyli chciałbym podróżować dużo, uprawiać sport i wrócić do pracy. Więc... No i super, tego wszystkiego ci życzę. Fajnie, że byłeś na wyspie, wracaj do Polski i odpisuj swoim fankom, bo na pewno czekają na odpowiedź od ciebie. Może tam gdzieś ta miłość się kryje, twoja. Nigdy nie wiadomo. Dokładnie, wszystko jest możliwe. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Na razie.